Niestety bezimienny ekspres napotkał pewne utrudnienia, ponieważ mamy kamienie na drodze. Okej. Okay. Statyczne kamienie na drodze. Całe szczęście. Czemu wszyscy jak wróci? Dobra, nie wiem. Nie rozwijam tematu. Czy jestem... właściwie radzę? Zresztą stężenie golemów na metr kwadratowy jest za tym, ale... nie jestem na właściwej drodze. Skręciłem z właściwej drogi. Co nie zmienia faktu, że zębacz sobie dalej stoją bez sensu. Żal nie korzystać. Ciekawe, z czym to da się biło. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tu już raczej niczego nie ma, nie? Okej. Okay. Smoczy zębacz w kopalni. A to ci nowość. Słyszałem z prawej... tak. To już zaczęło Eulika. Nie ma czego plądrować. Czy ja tutaj byłem? Tak, byłem. Tylko przeoczyłem ten dobry dług miecz. Nie, to nie Gothic 3. Jest tu jeszcze coś wartego uwagi? Tu jeszcze nic nie zespawnowało chyba. To takie smutne. No dobra. Teraz trzeba powrócić na drogę do wieży Xardasa. Zapomniałem, że do wieży Xardasa dociera się tam... Nie, czekaj, nie tamtędy. Dobra, odbijam tutaj w lewo. I ten... cholera. Tu w prawo drogi nie ma. Mapa. Nie no, teoretycznie tutaj. To jest dobrze idę? Moment, mam. Chyba się coś. No, dobrze idę. I tu powinna być droga. O, według mapy przynajmniej. To twórca mapy jest na... Nie no, okej, ja w tym momencie nie piłem, więc ja nie jestem naprany. Może to twórca mapy był na niezłym haju, kiedy ją robił. No, więcej zobaczy. Też są zderpione? Jep. Okej. Chyba muszę wstać grę. Bo... Nie oszukujmy się, ale to nie ma sensu. Niczego tu nie znajdę. No, taki easy mode czasami jest dość zabawny de facto, ale no... Niczego tu nie znajdę. A tu jest ta droga. Matka, jest mi dość crit. Normalna barka w tych warunkach byłaby upierdliwa.
Nie mogę się doczekać 100% szans na crita. Wtedy każda walka jest prosta. Ponieważ w wieży są demony, to ja też jeszcze skoszę w ten sposób, bo walka z nimi jest po prostu upierdliwa, irytująca i... A później teleportuje się i... Podróżnik? Aha. Już poszukiwacz. Słyszę gobliny. Demona. Ej, poszukiwacze. Harpie. Jeżeli na górze są gobliny, to całe szczęście. Jak mi Oksar zdobudował schody, nie trzeba się już teleportować na górę. Schody. Fajnie, że szkielety gobliny też się nie ruszają, chociaż nie muszę się połować z zabijaniem ich. Ogień rozpływający się pod demonem zawsze był taki fajny błękitny płomień, czy czerwony nawet. Okej, jeszcze ty. Nie? Miecz mistrzowski? A tak, to taki sam miecz, jakim włada jak ona się nazywa? Kasia. Przewodnik gili złodziei w sensie. Ona też miała właśnie miecz mistrzowski. Tyle samo obrażeń co orkowa zguba i wymaga na zręczność zamiast siły. Co? No chyba chciał powiedzieć, nie wymkniesz się. Jakaś runa. Jakaś inna runa. Skrzynka? 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 Nie ma skrzynki. Smutne. A co na regale? Znaczy nie na regał, tylko na tym, na stojaku. Chociaż jest podpisany regał. Bez komentarza. Okej, co to za runy? Z runa strachu. Czy dostałem czysty kamień runiczny? Nie, to byłoby bez sensu. Jaką ja runę dostałem do cholery? A, tu jest jeszcze druga. Teleportacja do starej wieży demonów. Bezużyteczna i jasna cholera. Po co chciałbym tutaj wracać? Niewygodnie stąd dostać się gdziekolwiek. Znowu czas na bezimienny ekspres. Kolejny przystanek. Ognista góra. Czytaj wulkan. Haha. Okej, okay, jestem już przy wulkanie. Wczytałem grę i zobaczymy, czy dalej przeciwnicy mają derpa, czy nie. Mówiąc szczerze, nie chcę mi stresować całej gry.
dalej mają derpa. No cóż, chociaż będę miał okazję wyeliminować tutaj tego ognistego golema. Bez utrudnień. O, dwa kredyty pod rząd. Skóry wilka i miecz wbity w sztorcem. Mam wrażenie, że ktoś bardzo metalowy tutaj spał. Dobra, zapiszę grę i ją zrestartuję. Wkrótce. Jeszcze tylko dwa poziomy. Wracaj, Żabens. A jeszcze jeden golem. Jeszcze ludy. Ha. Zapomniałem o zbiteczki. Ty, to mogło właśnie być wyzwaniem. Chociaż być upierdliwe. No, no dobra, to jest zdecydowanie jedna na łatwiznę. Ale... Tak, jakbyś się narzucił w szóstkę, to bym musiał spierniczać. Nie, walka z nim wtedy potrzebowałbym chyba pół roku. Szczególnie, że plus golem, który wali na dystans kulami ognia. To byłoby upierdliwe. Wykonalne, ale upierdliwe. Dobra, zapis jeszcze raz i restart. A po chwili pałowania się z grą udało mi się... wczytać ten save. Jak się okazuje, nie dość, że nie chciało się wczytać tak o, to musiałem najpierw wczytać save, znaczy najpierw musiałem zacząć grę, żeby w ogóle cokolwiek chciało się wczytać z Górniczej Doliny, a później musiałem wczytać save z Górniczej Doliny jakikolwiek i dopiero wtedy mogłem wczytać ten save. Poronione. O, ktoś tutaj powie, że i wszystko dalej jest zbugowane. Czy tak będzie do końca gry? Dajesz jakieś horary? Nie ma czego plądrować. Wow. Match skills. Nie wiem, co mogę z tym zrobić naprawdę. Spróbuję jeszcze zmianę lokacji, ale... Ciekawe, czy smok też będzie zderpiony. Jep, nie da się pogadać ze smokiem. Super, żeście. Oczywiście zabić też się go nie da. Bo jest nieśmiertelny, no bo ty z nim pogadasz. Ura. Spróbuję z tego przetelepować się do kolonii. I wtedy ci pogadamy. Okej, zobaczmy jak teraz. Tepnę się do zamku i pójdę na oblężenie. Chociaż najpierw bym za jakiegoś dowolnego paladyna tutaj. Spróbuję z nim pogadać. Okej, da się pogadać.
Ja spróbuję teraz pójść zrobić to samo w szoku smoka. Mógłbym się upewnić atakując orków jeszcze, ale skoro dało radę pogadać, to na przypadek zapiszę grę. Teraz tak, mogę pójść po prostu teraz skrótem do wulkanu. No i przy okazji mogę się troszkę przyspieszyć. Ja tam jak spałem? No, zabiję jeszcze te dwa smoki, będę miał kolejny poziom. Później wykonam zadanie w Korinis, będę miał kolejny poziom. Ile mam siły? Jeszcze mało, potrzebuję z 15 siły jeszcze. Powinienem dać radę mieć 100% szansy na krita i założyć najcięższy miecz w grze, zanim udą się do ostatniego rozdziału. Właśnie, już wcześniej mówiłem o tym mieczu, z którego stąd wyciągnąłem z tego pieńka tam. Runa mocy. Gdzie on jest? O! Jak widać, całkiem niezły. Ale i tak słabszy niż smocza zguba. No. Teraz zadziała? Tak. Halleluja. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wezwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Gdzie znajdę twego pana? Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irtorat. Tam go szukaj. Póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata, będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. Daruj sobie szczegóły. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat. Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej udaj się do swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów, by dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Oko straciło swoją moc. Naciesz się ostatnimi chwilami życia. Coś mało robię. Ej no, nie mogę go trafić? Oh.
bydle. No! Więcej mi... wow, wow. Więcej mi zadaje upadek niż ten smok. Gdzie jest w ogóle wyjście stąd, proszę bardzo? To, że te, które się kaszają, wcale nie łatwo mi zadanie. A, tam jest wyjście. Muszę się wycofać i... wyleczyć. No. Tu mnie nie sięgnie. Chyba? Jop, nie sięgnie tutaj. Wracamy do imprezy. Wychodzimy z imprezy. Wracamy do imprezy. Ech, wreszcie. Musiałem trochę poszukiwać, ale... zaczyna oszukiwać, po prostu się wycofałem, na z góry upatrzę na opozycję. Tylko upatrzenie nie przyszło mi specjalnie łatwo. Dobra, teraz tak, skarb jest gdzieś tutaj na górze. I trzeba się do niego wdrapać. O! Wejście do niego jak wiecie jest troszkę mało oczywiste. Tylko istota posiadająca skrzydła, debil. Słyszałeś kiedyś o wspinaczce? Chyba nie. Coś jeszcze? Nope. No to wracamy do zamku. Czeka mnie jeszcze ostatni ze smoków. Lodowy. Tak czy inaczej, teraz będę musiał pójść do Gorinis i rozejrzeć się za tymi zwłokami, o których mówiłem. Powinny się znajdować w jednej z kopalni. Nie pamiętam w sumie, czyje to były zwłoki u łowcy smoków. Wiem, że upadł na oflażę tam bodajże Bilgot. Trzymam się od tego z daleka. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Drobnych. Jakieś wieści? Tak! Jesteś tu bohater... Czyli ten już uznał, że zabiłem wszystkie smoki. Super. Tak czy spak został mi jeszcze lodowy smok. Trzeba się kimnąć. I następnym razem udam się do... Gorinis.